Witajcie moje pszczółeczki w kolejnym odcineczku z Minecrafta. Ja jestem Bzyku i witam was znowu niestety w tym więzieniu przeklętym. Nadal jesteśmy tutaj, ale nie tak długo. Widzowie, my zaraz z tego więzienia będziemy uciekać, ponieważ ja mam świetny sposób, jak tutaj możemy uciec. Ale przed tym zostawcie łapeczkę do góry i subskrypcję obowiązkowo, ponieważ my tutaj już mamy sposób, jak uciekniemy z tego więzienia. I pewnie się zapytacie, no dobra, ale jak mam stąd uciec, skoro tego z tego więzienia się tak naprawdę nie da uciec? No już wam mówię, widzowie, po prostu my się przekopiemy. Zrobimy po prostu przekopanie się, ale jak my to chcemy zrobić? Przecież my nie rozwalimy tutaj niczego, ale spokojnie, widzowie, przecież my mamy ukryte narzędzia na zewnątrz i my po te narzędzia dzisiaj pójdziemy i ja mam jeszcze sposób, ja mam pewien sposób, jak my możemy tutaj udać nam się, po prostu jak my możemy stąd wyjść, bo my generalnie jesteśmy zatrudniani, widzowie, do takich prac, tutaj musimy sprzątać, ja muszę sprzątać całe więzienie sam, nikt mi nie pomaga, widzowie, sam sprzątam całe więzienie, ale ja mam plan, jak my z tego więzienia uciekniemy, tylko zaraz wam zresztą pokażę, tylko najpierw musi tutaj ten policjant do nas przyjść i, że tak powiem, nas tutaj zaprowadzić, bo my tutaj musimy, to jest dzień sprzątania, to jest niestety kolejny dzień pracy, ja tutaj nie mam odpoczynku. Halo, halo! Dzień dobry, panie policjancie! Dzień sprzątania, jesteś gotów? No jestem, no niestety. Ale będziesz pucował podłogę, aż miło. Co? Jak to? Znowu podłogę będę pucować? Dlaczego? Jasne, tak. Ja już nie chcę, daj mi wypuścić, czemu ja nie mogę wyjść na zewnątrz, świeże powietrze? Ja to, dobra, ale po co ty takie w ogóle mówisz rzeczy? Przecież ty doskonale wiesz, że masz odsiadkę. Nie, ale tu pleśń, ja pleśń oddycham cały czas, ja już nie mogę tutaj wyjść. Oddychasz pleśnią? O, widzisz, no, jak fajnie. No, to no moje nie, gratulacje. Ja chcę tam na zewnątrz wyjść. Dobra, pała policjanta na start. O, przestań mnie bić, czemu. Dobra, nie uwaga, daję ci miotłę. Miotła, ej. Tylko nie ma niestety tego no widzę, mopa, widzę, więc widzę. Po prostu muszę musisz samym kijem wymyć. I co mam myć? Kible? Nie, no czekaj, no, co? Po kolei, każdą celę po kolei otwierasz i mylisz. Nie, czekaj, myjesz. No dobra, a ja sobie będę czekał. Myjemy, widzowie, ja mam pomysł, wiecie co? Ja mam świetny pomysł, skoro ja mam tutaj patyki, ja wiem, co my zrobimy, widzowie, tylko my musimy tutaj na razie mieć jakąś większą ilość tych patyków, więc wiecie co? Ja mam pomysł, jak my to zrobimy. My potrzebujemy drabinek, żeby to wszystko podtrzymać, ten nasz cały plan, ale ja mam pomysł, jak my to zrobimy. Dobra, chwila, my tutaj myjemy. Panie policjancie, jest problem! Jest syf, jaki jest tu problem. Jest syf. Panie policjancie, to, jaki problem. Jest problem? Zepsuł mi się patyk. Nie mam patyka już, zepsuł mi się, złamał dobra, mi się. Masz szczęście, że mamy więcej. Dobra, spokojnie. Słabe są te miotły, nie będę ukrywał, ale... Ale pilnuj ty, żebyś ich tak nie łamał co no chwilę, jasne, oczywiście, panie policjancie. Dobra, mamy dwa patyki, widzowie, ale to jest niewystarczająco, bo te patyki, my potrzebujemy chyba 6 patyków na drabinkę, więc my tu zaraz poprosimy o kolejny, tylko żeby tutaj nie było żadnych podejrzeń, to my tutaj poczyścimy tutaj, na. Panie policjancie, jest mega problem! O. No potrzebuję więcej patyków, ten jeden patyk, ta miotła się niszczy za szybko, no nie da się po prostu tym myć! No nie da się, już jej nie ma. Kurde, masz, ale a nie wydzigaj jeden, tyle. No. Ale jeszcze jeden potrzebuję, no bo przecież... No dobra, jeden, ale po... tylko dobra. Jak jeszcze raz mi przyjdziesz po miotłę, to... Nie, no spokojnie, już nie przyjdę. Tutaj już jest wszystko wysprzątane. No, ja tutaj kolejna... Tu, wysprzątaj w tej. Tutaj, bo tu... tutaj, tak? Tutaj, okej. Śmierdzi, już, że śmierdzi, ja nie wiem. Jasne. O fuj, ale tu śmierdzi faktycznie. Dobra, myjemy. Nie no, panie policjancie, nie, coś się stało. Ale ten patyk, który mi pan dał, to on jakiś był pełen po prostu... Jesteś nienormalny. W ziazach, ała, do celi, tam. Śmierdzi tam. No mnie to nie obchodzi. Nie, ale dlaczego, czekaj, ale ja umyłem, ja umyłem. Chcesz karnego, pod ścianę. Przepraszam. Albo tu, dobra, tutaj pójdę. No o, już nie masz, spokojnie, policjancie. Proszę mnie nie bić. O nie. Załamanie mioteł. Ała, przestań, ale czekaj, daj mi się wytłumaczyć, daj mi tutaj powiedzieć wszystko, o co chodzi. Nie, więc... chcę się, nie, masz jak... kolejne 3 mioty, jak je złamiesz, to kolejne dostajesz ciosy. No dobra. Myj. No widzowie, ja tutaj mam wymówkę niby, że no one są już zepsute, ten policjant mi dał jakieś zepsute miotły, no bo to jest po prostu niemożliwe, one się tak szybko psują. Panie policjancie, to już wyczyściłem wszystko, jest gitara, każdą celę po kolei. Jak już wyczyścisz jakąś celę, to zostaw ją otwartą. Jasne. O czekaj, ja otworzę jak wszystkie tu? Cele o, dobra, i zamykaj dobra, te, które dobra, już dobra, wymyłeś. Dobra, już tutaj myję, na. Panie policjancie, tutaj wody trzeba i generalnie no ja tutaj waliłem miotło. Tłom, prawda? Bo myślałem, że tu jest woda. A cela jest i tak nie zamieszkała, niepotrzebnie. Woda jest niepotrzebna. Ale ja zniszczyłem miotłę jedną, no i mam jeszcze dwie, ale mogły pan powiedzieć. Przestań! O nie, dobra, przepraszam! Już nie będę dobrać. Już wiesz, ile mioteł zniszczyłeś? 7 mioteł zniszczyłeś. Jak to 7 mioteł? Nie, kolejne dwie, jak jeszcze kolejne zniszczysz, to nie wiem, wyjdę się stanowo. To już będzie koniec, dobra. Już tutaj myjemy, dobra. Ej, widzowie, my praktycznie chyba wszystko umyliśmy, prawda? Tutaj mamy wszystko, dobra, jest tutaj wszystko tak, jak ma być, okej. Panie policjant, my chyba już cały dół umyliśmy, ale my chyba góry nie będziemy myć. Górę, już do góry, ja już tu otwieram te... O nie, co? Wszystko mam umyć, przecież tego jest tak dużo. Myślę, że wszystko. Ja nie mogę, no co to ma być? Dobra, widzowie, nie czekaj.
czekajcie. Panie policjancie, pomocy, tutaj w ogóle światła nie ma. Ja niestety się potknąłem o miotłę i ją złamałem, no. Proszę mi tutaj dać jedną... Nie wytrzymam z tobą. Inny raz jeszcze złamiesz miotłę. Bo ja tutaj... Masz kolejne dwie. Kolejne dwie. Już mi się miotły kończą. Dobra, dziękuję, mam 11, spokojnie, już cel tutaj robię, na. Myjemy, spokojnie, wszystko jest tutaj w porządku, tu. Tutaj też myjemy, super, tutaj też jest myte, okej, już wyczyściłem, o chwila, ja tu muszę zamykać. Ty już umyłeś, który umyłeś? No, cały tutaj ten rządek już umyłem. Cały ten rząd? A co ja powiedziałem, co masz robić, jak już umyjesz? No już zamykać drzwi, tak, już zamykam drzwi, no. Tutaj tylko generalnie jest taki jeden... Na końcu umyłeś? Już, tak, oczywiście, że umyłem, no chwila, nawet tutaj sprawdzę drugi raz. O nie, panie policjancie, tu się stało jak coś złego. Jak ci się miotła złamała, dostajesz ciosa kolejnego. Nie, dobra, no ale posłuchaj, ale to nie było specjalnie, bo ja tutaj chciałem doszczerować, ała, przestań, ej, ale mnie to boli, dobra, posłuchaj, dobra, dwie miotły, teraz już na pewno nie złamie, teraz już na pewno tych dwóch miotów nie złamie. Bo ja myślę, że pan policjant już tutaj nie ma, że tak powiem, dużo mioteł, prawda, no dużo ich miał. Pan, ostatnia miotła mi została. Ostatnia, dobra, spokojnie, widzowie, akurat jeszcze... Powiem ci tak. O, tak? Co, jeżeli złamiesz wszystkie miotły i nie zdążysz tymi miotłami posprzątać do końca, aha, to spędzisz w takim małym pomieszczeniu 24 godziny. To jest jakaś izola... Nie, co? Nie, ja tutaj nie mogę spędzać. Dobra, widzowie, szybko, myjemy. Jak my to umyjemy, dobra, wiecie co, widzowie, że on tutaj patrzy, on chyba nie patrzy, dobra, szybko tutaj, my bierzemy i zamykamy te wszystkie drzwi i tutaj ostatnią. Panie policjancie, pomocy, jest jeszcze jedna miotła, ostatnią, no ja tutaj wyczyściłem. To złamałeś znowu? Nie, no, ale to już jest ostatnie czyszczenie, ostatnie szlify nie. są. Czekaj, jakoś za szybko ci to poszło. Co, jak to za szybko poszło? Jezu, ty tam czujesz jak tam wali? Czekaj, i ty chcesz mnie zrobić w konia, żeby to sprzątałeś? No, przepraszam, dobra. Słuchaj, masz ostatnią miotłę. Ja chcę ci tylko powiedzieć, że poza tym, że musisz umyć cele, to jeszcze ci pozostała stołówka i cała reszta. Więc ja tą jedną miotłą nie wiem, jak ty chcesz to wszystko wymyślić. Dobra, nie. Sprzątnij tu, bo tu kurde wali. Jasne. Mamy 14 patyków, widzowie, i to jest wystarczająco, żeby zrobić tutaj odpowiednią ilość drabinek. Dobra, więc widzowie, my tutaj wszystko zrobiliśmy i teraz po prostu, no nie wiem, no. Panie policjancie, ja tu jestem gotowy, już wszystko posprzątałem, została mi ta ostatnia miotła, ale to jest wystarczająco. No to jeszcze ci stołówka została. Co stołówka? Ale stołówka to no potrzebuje wody potrzebuje, bo tu... No to masz tu wiadro z wodą. Dziękuję, wiadro z wodą. Już tutaj myję, czekaj. Wszystko ma być wymyte, wracam tu za chwilę i chcę widzieć na błysk. Dobra, widzowie, dobra, szybko musimy tutaj zrobić, jak się robiło drabinkę w ten sposób, dobra, drabinka, myk, okej, drabinka, 6 drabinek, świetnie, okej, nic nie widział, to jest policjant, nic nie widział, dobra, on się tutaj odwrócił, dobra, my tutaj myjemy, na, tererererere, fajnie, tutaj myjemy tą podłogę, no i super, wyczyszczona, picobello, jest najlepiej wyczyszczona podłoga na świecie. Halo, już wyczyszczone? Tak, wszystko jest wyczyszczone, panie policjancie. Odaj mi wiadro z wodą. Już oddaję wiadro z wodą, proszę bardzo, ale no niestety, panie policjancie, był problem, no, złamała mi się ta szczotka, już nie mam więcej szczotek, ale mam nadzieję, że i tak będę mógł wyjść na dwór, dobra. Prawda, tam ja cię nie będę bił, ale zgłoszę to, jak te złamanie mioteł i ja nie co? Wiem, może ktoś inny wykona na tobie jakieś egzekucje. Nie, proszę, nie panie wiem. Policjancie, wracamy do celi, ale, już. Ale jak to do celi, ale zaczekaj, a panie policjancie, mogę na zewnątrz wyjść, proszę, ja potrzebuję świeżego powietrza. No, dobra, tam. Możesz na chwilę iść się przewietrzyć, ale tylko na chwilę. Bardzo się cieszę, dziękuję ci, panie policjancie, to jest naprawdę miłe z twojej strony, ale ty jesteś tutaj bardzo szlachetnym człowiekiem tutaj, ja cię kręcę. No już mi nie słuchaj, iść na ten dwór. Ale czekaj, ale panie policjancie, chwila, zaczekaj tutaj, czemu tutaj w ogóle, bo ja tutaj widzę, że tu są jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Tak, bo tam jakieś podkopy robiłeś, co? Więc jak kurczę, o nie. Teraz już nie ma szans, nie wyjdziesz. Nie mogę stąd, aha, dobra, no do widzenia, panie policjancie. A co ty myślałeś? No nic. Ja tu zaraz wracam, masz nie przekraczać tej linii trawy, rozumiesz? Jasne, oczywiście, ja tutaj zaraz, wszystko jest w porządku. Nie, widzowie, tak być nie może, czy wy to widzieliście? Panie koniku, proszę, pomóż mi. Nie, tak być nie może, my tutaj mieliśmy skrzynkę, dobra, my gołymi rękami musimy to wszystko niszczyć, tutaj jest za nami, patrz za nami. O nie, on chyba patrz, dochodzi, nie, dobra, nieważne, ja tu muszę szybko skończyć, patrzymy na F5, nie mogę nawet tego spojrzeć, dobra, szybko niszczymy to, bo widzowie, on zrobił jakieś dodatkowe zabezpieczenie, co to ma być, czy to jest moja skrzynka, nie ma. Co ty tam robisz? Panie policjancie, tutaj niczego nie ma, dobra, nie, szybko widzowie, my musimy wziąć, biorę tutaj łopatę i szybko jakoś, nie wiem, muszę tutaj zasłonić swoim ciałem tutaj, mam nadzieję, że tego nie będzie widać, dobra, nie widać tego, jest gitara, panie oś policjancie, tu. Nie, ale tutaj niczego nie ma, jasne, już idę, już biegnę. Wracasz do celi. Jak to do celi, dobra, jasne, panie policjancie, już wracam do celi. Bo ty coś tam kombinujesz w tym płocie bez przerwy. Jak ja mam coś zniszczyć? Przecież pan już do celi. Nie, no dobra, spokojnie. Ja już tutaj wszystko wykombinuję, znaczy nie ma tutaj żadnych podejrzanych ruchów. Już, ała, proszę mnie nie bić. Dobra, już wchodzę do celi, proszę mnie tutaj uważać. Dobra, ja tutaj dobra, już idę spać. Ja idę, dobranoc, no właśnie, ja dobranoc. Widzowie, dobra.
Gdzie jest ten policjant? Uciekł, dobra. Nie ma go, ja tam widzę jego nick. On chyba skończył swoją robotę i to jest odpowiedni moment, żeby zacząć naszą pomysł, po prostu plan, ucieczka. Wiecie co robimy? Po prostu się przekopujemy. Dobra, on jest tam gdzieś, dobra, ja go nie widzę, nieważne. Dobra, wiecie co, kopiemy tutaj, w tym miejscu zrobimy przekop. Tylko żeby tutaj nikogo nie było, nie ma tutaj nikogo. Patrzę, zerkam, nie ma. Widzowie, uciekamy z tego więzienia. Nareszcie, to jest ten dzień, ten moment, ten odcinek, w którym możemy uciec i zasmakować wolności. Dobra, ja tutaj uciekam, biorę coś takiego i po co nam były drabinki? Drabinki są nam potrzebne, żebyśmy tutaj mogli, patrzcie, o, wejść sobie i teraz możemy na spokojnie wchodzić i wychodzić, nic nam się na głowę nas zawali, czekajcie, czy tutaj jest wszystko w porządku, czy nie ma tutaj żadnych niebezpieczeństw, które mogą czyhać nad nami, nie widzę tutaj nikogo, policjanta też nie widzę, gdzie on jest, więc możemy kopać dalej, widzowie, przekopuję się, jesteśmy już naprawdę blisko, zobaczcie, tutaj, w tym miejscu, ja myślę, że my teraz budujemy tutaj te dwie drabiny i tutaj, w tym miejscu, kopiemy się, widzowie, to jest wolność, my wchodzimy po prostu na wolność, to już będzie koniec, już nie będą nas w więzieniu tutaj straszyć, mówić nam, jak mamy żyć, co mamy robić, i to jest wolność, widzowie, ja tu kończę już, uwaga, otwieram tu myk, ej! A, wiedziałem, że coś kombinujesz. O nie! Pomocy!